Przesiedliśmy się na Japonię, przesiedliśmy się na Amerykę i inne kraje. Brak nam tej polskiej motoryzacji jest. Pozostało nas niewielu, którzy krzewimy polską motoryzację i przypominamy o niej. Dziękuję za brawa, ale braw nie trzeba. Trzeba krzewić polską starą motoryzację. Zachować ją od zapomnienia. A więc teraz może parę słów o tych dwóch motocyklach, które stoją po lewej i po prawej stronie. Osa. Polska osa. Podobna do naszych dziewcząt, tylko nieco łagodniejsze. Bo dziewczyny nasze są prawdziwymi osami. Wobec tego może od pierwszej zacznę. Tak zwana M50. Typ M50. Jest to skuter o pojemności 150 cm. Natomiast będę mówił o dwóch razem. Natomiast po waszej lewej ręce, mojej prawej, widzimy osę. Osa, która jest M52 i ma 175 cm pojemności. Kolejna różnica między nimi to jest ta, że ta po waszej lewej ręce ma wymuszone chłodzenie, czyli wiatrakiem. A osa po stronie prawej waszej ma chłodzenie naturalne, czyli takie brane bezpośrednio z szybkości jazdy. Szybkość maksymalna jednej 80 km, drugiej maksymalna 85 km. A czyli jest to zabójcza szybkość, na której no nikt się jeszcze nie zabił. To dobre, o Junaku też pogadamy, ale przy następnym festiwalu, bo najważniejszy jest festiwal, my... No, w Przemkowie też, ale w Ścinawie jest najlepiej. Chwalmy Ścinawę, bo Ścinawa jest najlepsza. Lepszego od Ścinawy jeszcze nie spotkałem. Tutaj dziadka nawet na scenę wpuścili. I gadać mu pozwolili. Bimber najlepszy. Następne dane takie, ciekawostka taka, co naprawdę nie wszyscy może wiedzą, że ta 150 ma odwrotnie ustawiony hamulec przeciwnie biegi, nie? Czyli odwrócone. I siądzi na nią pierwszy, drugi, kolejny raz, jak się ma nieco słabą pamięć, jak wasz dziadek, to wychodzi na to, że zapomina. W razie trzeba hamować, zapomina, gdzie przyciskać. No, są odwrotnie usytuowane te pedały, nie? Ale słuchajcie, mimo że to jest 150 cm pojemności, osiągnęło bardzo wiele w Polsce i nie tylko w Polsce, na zawodach motocyklowych wiele sukcesów. Nawet pokonało angielskie, francuskie, włoskie, hiszpańskie motocykle w roku chyba gdzieś 60, nie chciałbym pomylić tutaj, ale chyba 60 czy 61 nawet. W rajdzie tatrzańskim brała kilkakrotnie udział i zdobywała pierwsze miejsca. Także zasługa może nie tylko tej osy, ale też nas prowadzących temu.
motocykle, nie? Czyli motocyklistów, gdzie was chwalę za to. Przepraszam, czy ktoś wam zapłacił, że mnie tak tutaj wyklaskujecie? Kontrolujemy dalej. Nie chciałbym was znudzić za wiele tymi wszystkimi przygodami i tak dalej, ale jest to naprawdę piękna sprawa. Teraz mówię do tych, którzy miłują dzisiejszą motoryzację, czyli zachodnią, dalekowschodnią, o Japonii tu myślę, a zachodnią w Ameryce, nie? Nie zakłócać, proszę. Już opowiadamy dalej. O nasze cywilizacje! Także są to bardzo piękne sprawy, ta stara motoryzacja. Nim człowiek wyjedzie, spoci się, upoci, podenerwuje, poreperuje, pomęczy się i dopiero może sobie wyjechać. Zadek, machaj bardzo wskazująco. Ilość tych motocykli starych, okazało się, że jest ich tutaj na nie więcej jak palców u ręki. Nie trzeba być wielkim matematykiem, żeby to zobaczyć, że jest to bardzo mało. I jeszcze zwrócę uwagę, że ludzie wietni, ludzie zubożali, ci najbardziej jeszcze kontynuują tą starą motoryzację, ponieważ wymaga ona dużo pracy. Brawo, abyście krzewili polską starą motoryzację.